Ile mam dzwonić? Czemu telefonów nie odbierasz? Jeden z drugim. Gosiu! Gosiu! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Kurde, widzowie, gdzie ja mam uciec? No przecież tu i tak nie ucieknę nigdzie. Zatrzymaj się! Proszę pana, chciałem zaprowadzić pana właśnie tutaj pod pszczoły, bo może miodem byśmy tam zapłacili. Gdzie są pieniądze, się pytam? Co ty myślisz, że kim ja jestem? Co pan... Ana... Ma kundrum jakąś? Ale... O, 40... witam. Oho. O, panie Michale, dobrze, że zostałem w końcu. A może pan chwilkę poczekać, bo pieniądze mi koleś wisi. Co? Pieniądze mi wisi, muszę z nim załatwić. No ja właśnie przyjechałem się rozliczyć. Bo pieniądze pan też? No kurde, no to przecież ja im robiłem remont. Ja mechanikiem jestem. Panowie, no ja byłem lańcem, robiłem tu kurde dachówki, wszystko robiłem, a pieniędzy kurde nie zapłaciłem. Co ty gadasz? No chudry. No ja robiłem im tego, ja robiłem im Ursusa, robiłem im przyczepę. I co, nie zapłacili? No nie, no ile tam mieliście? No co teraz? 25 tysięcy teraz, czy co? No mi człowieku 40 tysięcy wiszą. O masz. 225, panowie, dogadamy się jakoś. Dobra. Co się dogadamy? Telefonów tu nie ma co odebrać. Ja idę do samochodu, zaraz ten. Bo widzę, że... Telefonów, bo mi się rozładował telefon. Panie, to co, ja muszę specjalnie tu przyjeżdżać? Po pieniądze własne? No to... Remonty się robi, a się pieniędzy nie ma za co tego? 40 tysięcy. Ale ja nie mam z czego dać. A co tu mnie interesuje, że nie masz czego dać? A ja mam mieć z czego zrobić? Ja zadzwonię dzisiaj, kredyt wezmę, to wam pooddaję. Kredyt. Sredyt, kurde, gościówko. Kredyt gotówkowy, bo nie ma innej opcji. Muszę przynajmniej te, proszę pana, ile? 65 tysięcy pożyczyć, bo... Dobra, będą te pieniądze, panie. Ej, spokojnie, weź to siekierę, ej. Co, przytrzymaj go? Dobra, trzymaj go. Nic nie robię, ej. Dobra, od czego zaczynamy? Nie, puść mnie, ej, puść. Od czego zaczynamy? No nie, no co ty? Dogadamy się już jakoś, no czekaj. Dobra, to dawaj na dobry start, może ucho. Nie, weź go tu. Otóż to siekierę. Weź go tu, oprzyj go ten. Budowlaniec, weź go, oprzyj tu, opalić. Ty dobra, to zobaczmy, posłuchajmy, co ma do powiedzenia może. No dobra, żyjemy w normalnym kraju, no. Dobra, panowie, weź, no się stresuję, odłóż tą siekierę na chwilę. Ja tylko ci tu głaskam. Dobra, puść mnie, pójdziemy pan pod jedno miejsce. Dobra. A ja uciekaj. Nie będę uciekał. Ja ci i tak dogonię. Rekordy szkoły w bieganiu, gościu. 40 tysięcy, 25 tysięcy. No takimi BMK-ami przyjechaliście i wy po pieniądze jeszcze. Dobra, to... No kurde, no za robotę chyba trzeba pieniądze dać. Najpierw pan robił tutaj budowlaniec, to tutaj większa suma, to 50 tysięcy kosztuje ten samochód, to ja panu go wyciągnę i panu oddam. Samochód złoty za 50 tysięcy. 40 tysięcy, ale on wartości, to pan sobie go wysuszy i on będzie warty 40. Wysuszy, panie, co pan mówisz? Dobra, weź go, oprzyj go tu o rękę. Odpala jak on kurde cały w wodzie, panie. Dobra, to wyciągniemy go może, to spróbujemy. Panie, jak pan go wyciągniesz i ja zobaczę w dobrym miarę stanie, może się zastanowię. Dobra, a dla pana mam propozycję, że panu dam 10 polskich tysięcy pieniędzy złotówek tych, to dzisiaj. Słyszałeś ty? Mi chce dać pieniądze, a tobie nie. A 15 będzie w długach i ja to spłacę. Musimy się jakoś zagadać, panowie. Proszę pana, bo ja nie wiem, czy my się... Proszę pana, bo nie wiem, czy my się dobrze zrozumieliśmy. Co robisz? No. No tak, pan rozmawia? No panowie, no dzisiaj się na pewno dogadamy. To co wyciągamy, to tylko proszę już nie używajcie tego. No to wyciągaj raz dwa! Dobra, to co? No to na co czekasz? Ty, a Bosaty, jak ty się nazywasz? Ja? No. Krzysiek! Co, chowasz już ten toporek? Mamy radę? Krzysiek! Schowaj to! Dobra. A ty jak się nazywasz? Jak Krzysiek? Ja? No? A na mnie mówisz dzisiaj. Widzowie, albo uciekamy, albo wyciągamy. Bo i tak tu przyjadą, w koniec końców, i nas zastaną, to będzie lipa. Trzeba się rozliczyć, bo to kurde, widzowie, będzie lipa. No dam im ten samochód, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale ten 100 siekiero lata, ten strzelił mi już. Widzowie, nie ma co ryzykować jednak. Dobra, nie będziemy uciekać, bo co, ja później i tak nie wrócę na gospodarstwo, jak mi zaczną ścigać. No nie widać, że się nie pieszczą w tańcu. Dobra, jedziemy, widzowie, jakoś to wyciągniemy, mam nadzieję... Daj Boże, żeby to odpaliło, to jest zalane, ale nawet jak nie odpali, to i tak części są warte dużo. Gosiu, szybciej! Już, może pan tam poprawić? Wejść wody? Czy poprawić? Może pan wziąć linkę do góry?
Mam poprawić? I z nią iść? Poczekaj. Nie. Może trzeba poprawić, nie będzie problemu jak coś. A dalej to wyciągniemy. Ale co, będzie w porządku, dać jeden samochód? A mnie? No. Panowie, tu trzeba coś tam podczepić, tam trzeba hitsnąć. Dobra, dawaj go. Ja się tym zajmuję, wiesz, ja bym go sobie jeszcze zrobił, także... Chcesz, to ci mogę pomóc, ja z mechaniką tam trochę się, wiesz. Tak? No. Coś tu masz, że się jakoś tam podzieje. Myślisz, że drożej by wyszło od 50, to... Ty, ja wiesz, muszę bym zobaczyć tam, zajrzeć, co tam się... No bo wiesz, on tu machał cały, był pod wodą, to zalany silnik raczej, nie? Panowie, ale to chwilę było tylko pod wodą. No ale on odpalony wleciał do tej wody? Nie, zgaszony. Na pewno był zgaszony, jak w wodzie był? Na pewno, tylko trzeba wysuszyć silnik. No to jest zgaszony, no to trzeba... tu przyjadę znowu. No na 100%, bo ja go na popyk, bo... wiecie co, bo to taki miał być prank na ciotce i... A chcesz poprawkę? Chcesz? Nie, proszę pana, dogadaliśmy się już. No. I tak pan pewnie zarobisz na tym biznesie więcej. Powinien się jeszcze pan z kolegą podzielić 10 mu dać. Na częściach na pewno zarobicie więcej. Pan mi nie będziesz mówił, z kim ja mam się dzielić, czy nie? Ale pan by się... Zrobiłby się? Panowie, dogadajcie się go z tym samochodem, wy dwóch to zróbcie, to pan jeszcze dychę weźmie, to ja panu tylko dychę będę winny. Szpala! Ja po ten samochód, tu pan go postawisz i ja po niego wieczorem przyjadę tu. Rozumiemy się? Spróbuję pan go odpalić, tylko mokro trochę w środku. No ale to poczekaj, to co, ty weźmiesz ten samochód bez umowy żadnej i w ogóle będziesz, ty ukradłeś go. Nie, no umowy musi być! Nie kręć nim, cholera, papiery muszą być! Jakie papiery? Ja wieczorem przyjadę, mają być papiery przygotowane, rozumiano? Dobra, ogarniemy, spokojnie, wszystko ogarniemy. Mają być papiery, to bez papierów nie będę... No teraz to już chyba dwa razy droższy będzie, jak ty tymi zakręciłeś, tumanie. Dobra, nic nie zakręciłem. Nie, dobra, nic się nie dzieje. A co powiedziałeś? Nic się nie dzieje, no. A pan pójdzie ze mną, ja panu dam dyszkę od razu, dobra? Być postawiony, to a kiedy będzie 15? Ja jutro przyjeżdżam po tego 15 jeszcze. Jutro, no nie wiem, czy ja dam radę za dwa dni. Jakie jutro? Dziś wieczorem przyjeżdżaj, tak jak ja będę. Ja też będę wieczorem tu. A to ty też będziesz wieczorem? A ja, wieczorem będę po papiery i po ten samochód. Nie ma jutro, już termin się skończył. Dobra, proszę 10 tysięcy odliczone. Dobra, a wieczorem jeszcze 20. Raty rosną. Słuchaj, gościu! Posłuchaj mnie! Wieczorem tu ja będę, zrozumiano? Dobra, panowie, mogę dajcie... Mogę papiery przygotowane! No! Wszystko będzie. Dziękuję. Może pan już mnie nie bić. Do widzenia! No. Do wieczora! No jak nie, no to ta BMW całkiem, kurde. Ja bym tą BMW też mogę wziąć, nie? Rozliczenie. Dobra, panowie, już weźcie, odpuśćcie, dajcie spokój. No, to co, dzisiaj przyjadę z tym toporkiem, czy już bez? Bez. Tak? Da radę bez? Tak. No dobra. To jeszcze tego koleżkę swojego, czy tą braciaka, nie wiem co to jest za... Ten. Jego też to dobra, możesz... wezmę go. Tylko jak coś, to w kolejce się ustawcie, żebyście po dwa razy nie dostali. Dobra. Trzymaj się. Trzymaj się. Siemanko, z tej strony Kolis, tam was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś, widzowie, maratonik w tym tygodniu. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Dzień po dniu Polska Wieś. Jest ze mną pani Janina. Długo jeszcze mieszka, dał ci ziemię za robotę. Mi to pojechał po bordik. A pani Janina, widzowie, mnie tu uczy. Czy może pani na mnie nie uczyć? Wolniej, cholera, bo z kiba przeskakuje. Stój! Widzowie... Dobrze stój! Jest. Dobre, źle, tu... daj ja ci pokażę. Nie, bo pani Janina nie umie. Daj mi to, cholera, ci pokażę, jak ale zobaczcie pani Janina, jak równiutko, elegancko tu jest porobione. No ale może pani i równiutko, nie równiutko, ale ty masz pracowitem. Daj mi to. Jak pani Janina zrobi nierówno... Stój! No cholera, twoja mać! Pani Nino, poprzeć jak ja rozumiem, ale ja robię do samej końcówki, żeby później nie było trzeba za dużo robić. Dwa razy się przejdzie i starczy. Odtąd się zacina! Nie, o! Się odtąd nie zaczyna! I już teraz patrz, oddaj mi jedziesz, zobacz! Patrz! I robisz jak człowiek, a nie jak małpa, cholera! Gdzie? Stój! Wysiada! Jak jedzie? O, Michał jedzie, czekaj, bo pokażę jak ty robisz. Michał! Chodź zobacz, co on zrobił! Denerwuje. Chodź zobacz, jak on zorał! Chodź szybko, bo chcę zatrzeć ślady! Zobacz, jak on zorał! Patrz! To nie ja, to pani Janina wsiadła i zorała, tak? Tak, ona! To co? No zobacz, jak zorał! No tutaj zostawiło mi, jak a tu zorał, o! A, ja, bo tu jest zaorany, faktycznie! To nie ja, tylko to pani Janina. Per pani Janina. I tak on zora! Tak! Próbuję mi tu pokazywać... To nie ja! No on, ściel mały! Próbuje mnie uczyć. Ona próbuje mnie uczyć, a nie umie w ogóle. A daj, zobaczymy. Kanal dobrze ora teraz, zobaczymy czy pani umie. No dobrze, chwilą jej... No dobrze, chwilą jej dałem, no to zobaczysz. Zobaczymy jak ona ora. No to będzie zemsta Stalina.
Te jeziora, nie myśl to się! Zobacz! No i zobacz, zobacz, zobacz! No zobacz! Nie uderz to! Już! Zobacz mi to! Dawaj mi to! Podnosisz, nie dojeżdżasz do końca! Dawaj mi to! Dawaj mi to! Teraz jedziesz z drugiej strony! Nie, dawaj mi to, panino! Dawać mi to, wysiada stąd! Zobacz, jedziesz za łeb, z drugiej wyciągnij. Strony, jak ale popatrz wziąć? Tylko, ci pokażę! Weź ją wypchnij, wypchnij ją! Zaczyna z strony, nie od samego początku! Wypchnij, wypchnij ją! I tu poradzisz! A cholera, no co ty się rozpichasz? Dobrze, dobrze. Ja pierdzielę! No kurde, no co to widzowie ma być? No, to ma być wszystko w porządku! Słuchajcie, jakbyście robili w moich czasach! Za moich młodocianych lat na gospodarce. A były to rozrzutniki byś... wtedy? Co się widłami robiło? Były rozrzutniki, wiesz jakie? Widlane, ja. Rękami się rzucało. No, a nie to, tak to co teraz, te cholera. Wasze te. Mogę rozrzucić? No. Teraz to nie te czasy, kiedyś to byli nie. czasy, teraz to nie ma tych czasów. Tak, kiedyś to byli czasy. Kiedyś to czasy były, teraz to nie ma czasów. Dobra, ja powoli włączam. Problem jest, że się zeszło, bo musiałem rozrzutnik odczepiać i linkę podczepiać. Aha. Dlaczego? A, bo musiałem tą rynówkę ciotki wyciągnąć z jeziorka tego. A po co? A co, ciotka przyjechała? Nie, opchnąłem ją. Jak opchnąłeś? Za 40 tysięcy. Bez papierów? Bez, na razie. Ale komu? Ale na wieczór trzeba je mieć. Komu temu, co tam dach robił. A z jakiej racji jemu? Bo przyjechał po pieniądze z tym mechanikiem, wiesz? I tam z siekierą i w ogóle to. To że do wniosku, że lepiej je oddać. Ja pier... I co? I co ty powiedziałeś im? No wieczorem mają być. Powiedzieli, że masz być też na gospodarstwie wtedy. Ja? No z nim się rozliczyłem samochodem, a powiedział, że mają być papiery, a z tamtym no dałem mu 10 tysięcy i jeszcze 15 trzeba jakoś skombinować. Ciekawy jestem, skąd my to weźmiemy. Weź może przedzwoń do banku, może prześlę taką chwilówkę. Kredyt weźmiemy? No, a jakie inne opcje są? To już lepiej mieć kredyt, kurde, w banku niż z tymi... No, niż jakiś, kurde, nie wiadomo kogo. Ale poczekaj, a... Ile wyślimy im teraz? No, teraz jeżeli on weźmie ten samochód tak jak mówił, no to zostało na 15 tysięcy u nich długu. Chłopaki! Będziecie mieć to taką chwilówkę problemy. Byśmy wzięli, no nie? Panino, czy jest panino w stanie nam pomóc? No ja będę patrzyła z okna, tylko popcorn muszę sobie usmażyć z pieczonki. Dziękujemy panini bardzo. Nie ma sprawy. Ja tutaj powolutku, widzowie, zobaczcie, powolutku ursusikiem. Ale pięknie ten ursus się prezentuje, ci powiem. Tutaj na tym polu. No, świetnie tutaj na polu. I prezentuje to wszystko. Zobaczcie, widzowie, no kurde, coś pięknego. I tutaj ten obornik elegancko idzie. Fotografka! Zapraszamy do zdjęcia grupowego! Robi pani Ina, robi, no. Zobaczcie, wysoki ten rzepak, bo to się widzowie wysoko kosi. Później nie było problemów. Michał zasuwa, Oreczka, Orunia. Ogólnie ten pług, widzowie, dwójka, to można podpiąć do tego Ursusa, do 30. A to trójkę wziąć. A tutaj do tamtego trójeczkę wziąć, widzowie. I się nie tego ocić. Dobra, to on mało łapie, to już szerokość robocza tragiczna, powiedział. Tylko wołeczek tu do przodu i dojdzie. Cały dzień się dołać. Mamy nawet walno grubo warstw, wiesz co? Zrobiono tutaj. Także super, to może ja trochę pooram tu jeszcze, ja nie wiem, czy ten pół... Możesz jechać jak zobaczyć, jak będzie pod obciążeniem, bo tam jest góra. Ty, czy może właśnie pojechać na pełnię ten rozrzutnik i na owiec polecę, co? No, ale to chociaż jeszcze chociaż obromówkę zrobić albo coś, bo... Dobra, tak zrobimy. Ej, a pani chłopaki! Ina to co tutaj robi? Ale czekajcie! Kompletnie nic. To ile wy już tych oborników ode mnie wzięliście? Do widzenia! Nie, cholera, twoja jasna macie, jadę za tobą. To jest dopiero pierwszy rozrzutnik dopiero. Ja zaraz sama zobaczę! Pani Ino, a co pani Ina na to, żeby ja na przykład Władimirca trochę przepalił w polu z rozrzutnikiem? Nie! Nie! Ja bym chciał na widzów pokazać, jak Władimirec chodzi. Nie, ja muszę... Polu. Dobra, ale zostawisz mi Ursusa i ja idę ładować te ciuki na przyciepę. No to... Nie zgadzaj się na to. Nie zgadzaj się. Nie, bo pani ja sobie, kurde, taką kupę ułoży. A. Ale, kurde, ja tego Władimirca bym chętnie przetestował. Zawet tu jeszcze muszę... Ale pani Ina boi się dać go nam, bo to wiesz, to gówno jakieś pewnie i dlatego. Możliwe. Pewnie tak, ja zaraz podpuszczę, panie. Przestańcie gadać takie głupoty!
To co, dobry ciągnik, jak pani się boi go komukolwiek dać, jak tam biegnie się to pewnie weź, to pecel jakiś, to... Jak się boi dać... O cholera, jak mało gnoju mi zostało, o nie! Jak mało? Pani Rino... No nie! No nie, no... Michał, ona chyba na nasze gospodarstwo pojechała. Ej, bo ona tam coś odwali. No nie, no ja już tam idę, poczekaj, tylko wycofam. Dobra, zgaszę widzowie, bo my widzowie ogólnie łopatą ładujemy, kurde, sobie na rozrzutnik, widzowie, oborniczek. Tylko, że to muszę sprawdzić najpierw, co tam się dzieje. Ja pierdzielę, no. A, czy ten samochód wyciągnięty, patrzę. Michał wyciągnął. Stop! Czego tu jest grane? Co tu jest grane? A co pani nie robi? Czego to przyczepę podczepia? Byliśmy inaczej umówione. Pani Nino, proszę zostawić te kostki. Słuchaj, nie, Karol, no. Jak ja sobie kilka kostek wezmę, to wy nie zmieniajecie. No znaczy nie, no dobra, ale ile? Zależy ile. Ona chce tych kostek? Przyczepę, no. Ja sobie załaduję sama. Dobra, no, do 9 już dowaliśmy wcześniej, to ile? Ale dobra, z drugiej strony... A ile żeś tam mieli rozrzutniku smierony? Michał, zrobimy tak, że najwyżej przyczepę jej oddamy, Michał, nie? Ale cielak za darmo jeszcze do tego. Ale ewentualnie obornika sobie jeszcze weźmiemy tam od niej. Trochę. Ale cielak jeszcze do tego za darmo. I cielak za darmo, dobra pani Nino? Ostatni rozrzutnik, a cielak za pieniądze. Nie ostatni, Michał, no nie, ja to jest nie fair i nie. No ale to co ja zrobię? Ja tam nie będę ja się ciągał, że tak powiem, no. Nie będę widzowie, no ja idę tutaj, będę ładować ten kurde ja, obornik. Ale się nie da żyć tak o sąsiadko. Weź i żyj z taką sąsiadką, no widzowie, no dajcie spokój, ładuję tutaj ten obornik na rozrzutnik i jedziemy tam po owsie, kurde, zrobimy. Trzeba tam też, kurczę, obornika dać, bo tam nie było dawane, z tego co tam gadałem z tym chłopem, co dzierżawy od niego mamy. On mówił, że to tam nie było. Ty, dzierżawa się płaci? Ty, za dzierżawę już zapłaciłem teraz. A, to całe szczęście, to już chociaż jeden koszt z głowy. No, tak, ja już zapłaciłem. No powiem wam, widzowie, wpieprzyliśmy się w trochę w długi, no. A ty nagrałeś to wszystko, jak u ciebie byli? No, nagrałem. Dobra, to możecie u Michała na kanale zobaczyć tę akcję. A wiesz, co jeszcze musimy kupić? No. Paleciaka. Paleciaka? No. A do czego nam to? No jak do pani Aniny będziemy te jabłka sprzedawać, no to trzeba coś to... czymś to poprzeć, bo to nie będziemy dźwigać tego przecież. No w sumie masz rację. Taki paleciak to chyba nie jest drogi, widzowie. Napiszcie w komentarzu, jakiego polecacie nam i jaka kwota powinna być za takiego paleciaka, bo tam... Ja nie mówię o wózku, wiesz, widłowym, tylko... No nie, taki ręczny. No ręczny po prostu. No to wiesz, to by na pewno nam przyspieszyło trochę, nie? Jak mamy we dwóch po jednej skrzynce takiej dźwigać, to bez sensu trochę. No. Dobra, cyk, widzowie, kurde, to łopato, powiem wam, że w miarę sprawnie idzie, to nie jest tak źle. Dobra, cyk i mamy pełne. Ile pewności ma ten rozrzutnik? Rozrzutnik już ci mówię. 2450 litra, masz 12, dobra. Masz 12 łopat. Odpalam i zobaczę, co tam się na gospie dzieje. Tylko poczekaj, wyjadę z jej gospodarstwa tutaj najpierw. Wiesz, to z góry dymu ja na razie nie widzę, czyli gospodarstwo stoi. Albo czekaj, ale ja ją zobaczymy. Znajdę od tyłu, zobaczymy co ona robi. Poczekaj, ja też tam już tylko wyjadę. Zobacz, zaraz zobaczymy, kurde. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Że za dużo tych kostek też nie bierze, bo dajcie, że spokój. Dobra, przy drodze tu stanę u nas. Pajek wynosi. No nie no! No pani Janino! Zamykamy drzwi, koniec roboty! Koniec roboty! No co to ma być? No ile tego? Ej no, cholera! No ale ile tych kostek? No parę wzięłam! Ej! Nie kradnijcie mi kostków! No nie. No to ma się tu dzierży! O chudrańce małe! No koniec zabawy! Poczekaj, ja się trochę odsunę tym ursusem, bo nawet przypieprzy jeszcze we mnie! Ciekawe, gdzie pani to będzie trzymać, jak pani taka mądra. No ciekawy jestem. O, jeszcze jej spada na drogę. Dobra, spadła jedna, to ja o. Na podwórko. Bierz, na podwórko i to ma leżeć tam. I to ma leżeć. Kurde, no ale zobacz, trochę wzięła, no to za to my musimy jeszcze te dwa rozrzutniki chociaż wziąć. Moim zdaniem. Wiadomo, to jest moje zdanie. Co ja to bym wziął jeszcze z 5. No i trzeba wziąć ich chyba i z 5. Dobra, jadę tam po owsie. Co ona tu robi? Ty! Ona po drugą przyczepę jedzie! Zamykaj bramę!
Na kłódkę trzeba zamknąć. Dobra. Zamknąłeś? Dobra. Zamknąłem, no. Chłopaki, ja tam coś zostawiłem! Pani Janino! Co? Tu nic pani Janiny nie ma. Dobra, ja jadę tam po owsie. Dobra, ja jadę tam do koleżanki, jak coś. Ciekawe, gdzie do koleżanki. Dobra, cyk. Pani ma jeszcze koleżanki? No, jadę, tam się umówiliśmy. No, ciekawe. Dobra, dawaj Ursus, co on tak muli? Czy musi widzowie napędzić chyba? Dawaj Ursusi, poszli. To jest praktycznie zaorane. Tak? No. To dobrze, wiesz, to będzie trzeba jak najszybciej i te tutaj zorać, koło nas, i te po owsie. Do wieczora chyba się uda. No. I te po owsie też będzie trzeba zorać, bo wiesz, no kurde, ten obornik, żeby tam wartości swoich nie poszedł, żeby ten azot nie uciekł z niego. Żeby to było, widzowie, no, tak jak ma być. A ciekawe, widzowie, wy macie ferie teraz, czy nie? Bo niektórzy na pewno z was mają. To już tydzień po feriach o to oglądają, bo jak u mnie oglądali w sobotę... Czy tydzień ferii mają, tak? Czy to puszczą w niedzielę, czy w sobotę później? Poczekaj, kurde, właśnie nie wiem, jak to będzie... Bo to dopiero wiesz, za tydzień, no nie? Bo my to nagrywamy, no. Widzowie, piątek, no my... ale... 12 stycznia, widzowie, dlatego ciężko, ja na razie nie wiem, kiedy to będę puszczał, także no kiedy to oglądacie, no to po prostu oglądacie. Później my to wszystko uzgodnimy. No, ale widzowie, mam nadzieję, że dobrze wam się żyje, że te ferie tam sobie odpoczniecie troszeczkę. Bo my to, zobaczcie, jak odpoczywamy ferie. Właśnie. Robota w polu. Robota w polu, obornik, no widzowie, takie ferie. Jogin. Takie u nas ferie, ale wiem, że niektórzy z was na pewno też ferie mają akcje, na przykład obornik. Na przykład rozrzucanie. Znaczy wywalanie obornika z chlewu na przykład. Dobra, już jestem na poletku. Ale na polach chyba nie rozrzucają w zimie, no nie? Ty, rozrzucają też. Zimowe orki też robią, ciekawe właśnie. No. To zależy pewnie od pogody, no bo jak śniegu nawali, to raczej nie bawię się w takie te. No, nie, ale to zależy od pogody właśnie, no. Dobra, poszli. Dawaj, Ursus, dawaj, ty, no. Co tam, chłopaki, słychać? Dobrze, a co no, pani Janiny? No ja jadę jeszcze. Ale gdzie? Do tej koleżanki. A gdzie to jest? Gdzie ta koleżanka mieszka? Tutaj tam. Na polach. Mhm. Ile ma lat? 90. Uch, to córkę to nie. Wnuczkę? No ale czy jej, prawnuczkę? Ale jej córka młodziutka! Córka młodziutka! Ile córka? Z 60? 72! A wnuczka? Wnuczka? No! Wnuczka już teraz ma 50. A prawnuczka? Prawnuczka? 30! Ty, powiem ci tak, bez problemu pod górki. Chyba, że byś się zainteresował prawnuczką, to ona ma 10, ale to za młoda dla ciebie. Ja pierdziele. Tutaj pod górki on dobrze idzie, wiesz? Ale ciekawe właśnie, ja się boję, właśnie jakbyśmy mieli ten większy rozrzutnik, tą dwuosiówkę, to nie ma opcji, żeby on szedł. No nie, to dwuosiówkę to kiedy u was nie. Wesele? Chyba, że z większym. O, pani Janino, nie ma jeszcze. Tu nie ma kobiety na gospodarstwie. Tak. To gdzie tu wesele? A jak będziecie mieli wesele, to mnie zaprosicie? Zaprosimy. Ale za worki i za słomę, tak? No ja prezentu nie dam, bo nie mam. No może pani nie wiem, jakiś problem, to przepiszę. To może pani, no właśnie, w prezencie przyszykuje jakieś poletko, kurde. To wy mnie nie zapraszajcie. A pani na kiedy będzie miała jakieś prace polowe? Ja nie będę miała. Ja odpoczywam na lata stare. To co z polami? Tymi, co pani miała kiedyś? Stoją. Bo ciągnik na chodzie widzę. Ciągnik na chodzie, ale ja już nie na chodzie. To co, pola takowe dostać bez roboty? Oj, tam też odpocząć muszę. Nie no, to pani nam może chce się z nami dogadać w sprawie dzierżawy. Myśmy zdzierżawili, tylko byśmy oddali po prostu pieniądze po następnych żniwach, dobra? O dara, no to może ty. No. Ty, Michał, a gadałeś z tym chłopem na temat tej łąki? Jakiej? No łąki tam, kurde, niedaleko nas, taka malutka łąka jest. Nie, to łąka nam by się przydała, jeżeli będziemy mieli cielaka, to łąka na pewno nam się przyda. No właśnie, za jakiś czas właśnie dobrze już by było z kimś pogadać, żeby to... Bo kosiarkę mamy, nie?
No, tak nie sprawdzał, ale jest. Ale no, to się naprawi, no. Coś się z nią tam wyczyni, nie? Z mechanikiem się rozliczymy, ale to ja już nie wiem, czy to na własny koszt lepiej nie naprawiać. Jak to zrobimy, tak zrobimy, ale przynajmniej nie pchać nie, się no, u ludzi, damy, bo... damy radę sami, myślę, wiesz? To nie jest skomplikowana jakaś operacja, no 30, no to już trudniej, ale... taka zwykła kosiarka... Ogarniemy to jakoś. Tam chyba wystarczy tylko tak naprawdę ją, wiesz, odrestaurować tak naprawdę i plandekę założyć. No tak, no pewnie. To myślę, że jakoś powinniśmy sobie poradzić. Ja tutaj niedługo ten rozrzutnik skończę. Tutaj robić. I będzie elegancko rozrzucone, moi drodzy kochani widzowie. A ty co tam dalej orasz? No jeszcze mi tak zostało, nie wiem, z 2-3 minuty, 4 może. To pojedź od razu może... Nie wiem. Tutaj to nie. Ej, łopata wypadła z tego. Ja mogę i na obie zjechać, ale tu jest też zaczęte to, co ty zaczynałeś wcześniej. Może tam. Tam jeszcze trzeba gościa, który nam sprasuje ten kawałeczek, to tym zagonem kosiliśmy. No, łopata wypadła mi. Z rozrzutnika. Ja nie wiem też, czy jednej nie zgubiłem, wiesz? Ja cię kręcę. To kto tę łopatę tam rzucił? A łopata to jeszcze pani Eni nie spadła, to jest ta sama. No to pewnie ta chyba sama. Możliwe, ja ją przywiozę na rozrzutniku. Ja już tu kończę ten jeden rozrzutnik i będę wracać. Ty, ale powiem ci, że naprawdę niezły rozrzutnik, dobrze się spisuje. Naprawdę dobry. Właśnie, jak kiedyś będzie większy, widzowie, na te większe kawałeczki, o! Super się spisuje. W pierwszej kolejności to trzeba po pierwsze jakieś maszyny, widzowie, jeszcze pokupować, bo dziadostwo jest na gospodarstwie i pług trzyskibowy. Dobra, wracam już. A pani Ina pojechała tam do tej koleżanki, tak? No niby ta, niby coś takiego mówiła. Pani Nino! Co tam? O! Słychać ją jeszcze. Pani Ina u koleżanki? No tak! Okej. Dobra, ja jadę, wracam do domu. Co? Pani o prawnuczki spyta. O kogo spytać? A wnuczki. Ja wnuczki nie mam. Dobra, się. Pani Janina nie ma wnuczki? Ja nie mam. To szkoda. A pani Janina ma w ogóle jakieś dzieci? Nie mam. A bo ja coś słyszałem kiedyś, że pani Janina chyba ma. A to się nie interesuje. A, czyli jednak są. Tylko, że pani Janina wstydzi ich. A może pani Janina chciała poznać nas ze swoimi dziećmi? Bo coś mnie, bo mnie kiedyś słuchy jakieś doszły, ale nie chcę mówić nic. Młoda Janina. No, mnie, nie wiem, czy Michał, ciebie doszły też te słuchy. Ale ja nie chcę nic mówić. Ale ta co, pracowała w agencji? Nie, tu chodzi o syna. A syn to co? Ja o synie nie słyszałem. Nie słyszałeś o synie? Nie, weź coś tam nie chcę, nie chcę plotek siać, może kiedyś przyjedzie tutaj do Janiny, to trzeba wyhaczyć. Tak? No, ale że taki wiesz. Dobry. Taki niezły agent. Ale nie chcę nic mówić. Chłopaki! Dobra, ja już tu będę rozrzutnik ładował pani Janiny. Dobra. Dobra, cyk, widzowie, ładujemy rozrzutniczek. Załadujemy sobie elegantnie, tu trzeba tak kojce i cofnąć. Nie gospodarstwo, pani na widzowie. Może kiedyś, wiecie co? Nagramy taki odcinek z Rańca. O porządek u pani Janiny. Ogarniemy to, widzowie. Nagramy taki odcinek o porządek u pani Janiny. Tu jak to wszystko wygląda i tak dalej. Ja się jestem ciekawy, czy pani Janina ma jakieś łąki? Musi mieć jakieś łąki, musi to jakoś ogarniać. Nie pytaliśmy w ogóle pani Janiny o to. Ale jest, mnie to ciekawi, widzowie. Czekajcie, widzowie, kurde, łopatkę trzeba wyciągnąć. Widzowie, łopata mi tu się zagociła. A ja tu miałem jeszcze jedną. Hej, no rzutnik się bardzo szybkim tempem troszkę naładował, ale jajca. Dobra, ale to nic, my musimy, widzowie, sami go troszkę naładować. Dobra. Kurde, jak to chwycić tą łopatę? O, dobra. Ciak? Widzowie, no cóż. Łopatą trzeba łopatować, bo nie mamy, widzowie, kurde. Nie mamy na razie tura, więc... Ale wiecie co? Ja już gadałem z Michałem. Na następny może rok, bo tura to na razie się nie uda. Ale na następny rok, widzowie, ogarniemy sobie cyklopa. Cyklopem będziemy ładować. Już wtedy będziemy mieli na pewno swój obornik też. Bo no będziemy mieli krówki, widzowie, no trzeba się rozwijać. Na razie trzeba długi pospłacać.
aby my mieli widzowie spokój z tymi długami, a później będzie można myśleć na temat właśnie cyklopów i innych widzowie nabytków nowych. No też łąkę będzie trzeba jakąś dzierżawę oddać z takim chłopem przez radę, bo tam jest taki nieużytek. O nie, no kur, po prostu nie. No nie. Pani na widzowie przyjechała. No nie, poczekajcie. Z pełną przyczepą kostek naszych, widzowie. Tak być kur nie będzie. Ja wszystko rozumiem, ale dwie przyczepy, to my już nic nie mamy kostek? Poczekajcie. Gdzie ona? Tu jedna, a tu pewnie se schowa, tak? Przepraszam, czy pani Janina myślała, że ja nie widzę? O co chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Ile tych kostek? A ile razy od niego wzięte? Pani Janino, czy to jest... O, dobry. O, dzień dobry. Witam pana, tutaj akurat szukamy tej osoby, co mieszka po drugiej stronie ulicy. Nie wiecie, gdzie on może się znajdować? Ja, dzień dobry. Proszę pana. O, widzę, że już są, transport zaczęty. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dobra, proszę tutaj mi najechać. No jak, no to będę pchał, no to pomóżcie mi, panowie, no. Pomóżcie, chłopaki, to. Pomóżcie mi. Dobra, no. Dawajcie. Kurwa, mokre, nasiugnięte, ciężkie. Ciężkie trochę. A to woda aż z tego kapie, kurde. To ja nie z tej strony by tu chapnę. O, właśnie. Jeszcze kawałek. Miejscu. Dawaj go, no. I powoli, no i dalej. No i teraz łóż na jazdy i wsia. No jazdy mam złożyć teraz? Złóż do jazdy i pójdzie, wejdzie. No zły pomysł będzie. Spadnie raczej, ty. Oho, Całkiem. No jak zniszczone? No to kurde wszystko gra. Jak to mówią. Jakie hamulce słabe tu z tej strony. A zobacz, pan podnośnik pod wasz akurat. Ale cieknie z niego, ale kapie, nie. No, teraz to już nie wiem, czy to olej, czy woda. Dobra, nie. Wziąłeś pan, to poszedł, bo ja już mam roboty trochę, wie pan? A tu olej kapnie, pa, widzisz? Ta, to nie olej, to woda. To leci, nie. Ja nie wiem, czy to w ogóle będą dobre pieniądze, 40 tysięcy, co ja dobre będą, jedź pan, dobre będą, jedź pan! Umowa? Umowa? I papiery? Papiery miały być. Będą. Jutro będą. Jak to jutro? Jutro będą. Dzisiaj. No to chyba koleżka ci nie przekazał wszystkiego, co? O kurde, a zobacz, a umawialiśmy się z nim, że ja nie będę musiał tu porkę brać. Dobra, ja pójdę po papiery, dobra? Dobra, zaraz będę. Sofie, ja nie mam tych papierów. Czekajcie, mam drukarkę w domu. Pójdę? Co to jest za samochód? Dobra, widzowie, pójdę... Stoi, teraz to można jechać. Pójdę, widzowie, i wydrukuję do chałupy. Blisko coś znajdę na internecie, jakieś lewe papiery znajdę. Bo po co? Się nie opłaca. Dobra. Na tym zarobek pójdzie. Proszę, tutaj te papiery będą. Pokaż mi to, muszę się zapoznać. Raczej się zapoznać. Dobra. Lagunka elegancka. To jakieś, ale to jakoś coś tutaj, że nie wiem, może jakaś sprzedaż, coś? Jest giel, no. Nie, to po prostu papiery od tego, po prostu, drodzy państwo, nie wiem, czy to... I dowodzik od samochodu poproszę też, żeby to było wszystko legalnie i umowa a to dowodu nie trzeba teraz w tych czasach. Dowód trzeba. Potrzebny, znaczy to jest, co w samochodzie. Trzeba chyba dowód, trzeba wyciągnąć, jak jest. No to proszę sobie wyciągnąć. Nie. Pan jest winny, pan na to on zalany no będzie w samochodzie. No. Dobra, sobie pan wyciągniesz w domu, no. Pana, ja się tak bawić nie będę. No proszę pana, nie mam przy sobie dowodu, skąd mam wziąć? Mówi pan, że jest w samochodzie. No w samochodzie jest. No ale panie, to gdzie ten dowód? No to bierz ten dowód, wyciągnij, pokaż i... Właśnie. Daj Boże, żeby był dowód w schowku. Jest, dobra. Proszę bardzo. Proszę, dobra, mówiłem? Dobra, mówiłem, że jest w schowku? No ale to taki kurde przemoczony. A to co ty poradzę na to? Ale przemoczony, ale jest. Tu na dokumentach się widnie zgadza. Niemożliwe.
Pan, to wie pan co, to musiała jakaś pomyłka w takim razie, w sensie ktoś przepisuje. Kurde, teraz będzie tu przerejestrować problem, ja pierdzielę, że pan robi. Jakoś przeprawić to, kurde, no, przeprawić. Ktoś będzie... pan, wrzucamy z powrotem do stawu i tyle, i 40 tysięcy chce. No nie, no panie, daj pan spokój, to nie problem. Panie, to nie problem, żeby przepisać na nowo, kurde, numery, no. Już pan nie rób problemu. Który dokument jest ważny? No jeden i drugi. Ten wydruk, czy że pana tutaj w tym? Dowód, dokumencie. Dowód. No to dowód. Dowód, no lepiej. No wydruk mam jest taki sam. Ty, mi tu coś śmierdzi, wiesz? Nie wiem, czy to się no zesrałem, czy... No ale panie, nie, to jest już nie tak. Ale co nie tak? Jak nie tak? A gdzie jest umowa sprzedaży, kwotę wpisujemy, wszystko. No to przynieś. No właśnie mówię. No, a na co czekasz? No dobra, już. Fajerwerki? Ale ty nie wpisuj tam żadnych... Weź mu powiedz, że on nie wpisywał tam kasy. Bo jak on ci wpiszesz, załóżmy, sprzedał ci to za 40 tysięcy i w razie, gdy później będzie chciał cofnąć ten zakup, to ty będziesz musiał 40 tysięcy oddać. Mam. Ile wpisałeś w zakupie? No nic nie wpisałem jeszcze, możemy wpisać tu. Darowiznę wpisz. Złotówkę wpisz. Albo złotówkę. Darowiznę? No. Darowiznę, bo jak wpiszesz złotówkę... Czy złotówkę. Złotówkę? Ale jak wpiszę ci złotówkę, to będziesz jakieś pranie pieniędzy albo coś. No to co mam dać? Ty! Darowiznę? Wpisz na darowiznę, a podatek od darowizny niech oni pokryją i tyle. Darowizna. Dobra, no. Dobra. Podpisz, zobaczysz, się wszystko zgadza. No zobacz pan, no wszystko się zgadza. Tak jak ma być, tak jest. Dobra, podpisujemy. Wszystko proszę pana, wszystko jest lux. Jestem szczęśliwym nabywcą. Naprawdę? Zalanego co prawda samochodu, ale do reparacji. Dobra. Dobra, jak się coś trzeba pomóc przynieść. Panie, zrób jeszcze fotkę z nim, ale będę zazdrościł. Dobra, mogę. Jak ja pojadę w tygodniu na pokera, to... O Boże. Zrobię panu tutaj o tak cyk. Jo. Proszę bardzo. Dobra, i poszli. Dobra, poszli, koniec tej radości teraz dla mnie, 15. Telefon. Poszli, proszę bardzo. Dzięki. 15. Do widzenia. Poradzisz sobie, już sam poradzisz sobie z nim. Tak, 15 tak. Dla mnie. I dobra, mam dla pana. Mam dla pana, spokojnie, mam te 15, także nie ma problemu. Dobra, Boże. Cyk. Proszę. Proszę. Ja muszę dobra. Zobaczyć, się zgadza tutaj. Dobra, jak coś, to ja będę doświadczył usługi jeszcze naprawcze. Fajnie, że z nami współpracuję. Dobrze. W takim razie, do widzenia. Mi życzę miłego dnia. Widzowie, troszkę było zamieszania, ale wszystko się udało. Mam nadzieję, że z tym samochodem też nie będzie problemu. Trzymajcie się do następnego odcinka.